kulturystyka. Nieźle się ubawiliśmy, prawda? Gówno, prawda, cioto? Cześć, marynarzu. Z nami byś nie popływał. Braliśmy samych twardzieli. Słyszałem coś zupełnie innego. Jest w morzu jakiś epicki pierwiastek, coś, co od wieków porusza serca i umysły Anglików wszelkich narodowości. Sir Francis Drake, kapitan Webb, Nelson pod Trafalgarem i Scott na Antarktydzie. Wszyscy stawili czoło wyzwaniu wielkiej wody. Dziś kolejny Anglik wpisze się złotymi zgłoskami na karty historii. Pan Ron Oczywisty z Neep's End. Oczywiście ma nadzieję zostać pierwszym człowiekiem, który przeskoczy kanał La Manche. Ron, żeby nie było wątpliwości, zamierzasz skoczyć przez kanał La Manche? Tak, wszystko się zgadza. Jaki to będzie dystans? Stąd do Calais jest 26 mil. Stąd do plaży w Calais? Nie, nie, jeśli się dobrze wybije, a nad francuskim wybrzeżem złapie pomyślny wiatr, wyląduje w samym centrum Calais. Ron, czy zastosujesz jakieś szczególne techniki, by pokonać tak wielką odległość? Nie, nie, proste wybicie obunóż. Wyskok w górę i wio nad kanałem. Rozumiem. A jaką długość miał twój dotychczasowy rekordowy skok? 11,5 stopy w Mont Pelerin Park, 22 lipca. Ale nieoficjalnie zaliczyłem kiedyś prawie 12 stóp. Rozumiem. Nie boisz się 26-milowego skoku przez morze? Nie. Skoki przez morze są łatwiejsze od skoków na lądzie stałym. Dlaczego? Menedżer mi to wyjaśnił. Jeśli ktoś już przeleci 5 mil nad kanałem i widzi pod sobą tylko wodę, ma bardzo silną motywację, by pozostać w powietrzu. Rozumiem. Wielkie dzięki, Ron, i życzę powodzenia. Dziękuję. Pomysłodawcą tego śmiałego przedsięwzięcia jest menedżer Rona, pan Luigi Vercotti. Panie Vercotti? Co? Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Nie, nie, jesteśmy z BBC. Od kogo? Z BBC. Rozumiem. Myślałem, że jesteście... Bardzo lubię policjantów. Mam dla nich masę czasu. Jest pan menedżerem Rona. Na czym polegało pańskie zadanie? Moim głównym zadaniem było znalezienie sponsora. A kim jest ten sponsor? To cegielnia z Chippenham. Zgodzili się pokryć koszty imprezy pod warunkiem, że Ron weźmie ze sobą 50 funtów ich wyrobów. Sam im to podsunąłem. Rozumiem. Zdaje się, że Ron jest gotów. Ma ze sobą cegły. Przeszedł kontrolę paszportową i jest gotów do startu. Rozpoczyna się pierwsza w dziejach próba przeskoczenia kanału La Manche. Czy Ron zacznie trenować do kolejnego podejścia? Nie. Przestanie w ogóle skakać. Zmieni konkurencję na coś bliższego jego predyspozycjom. Co to będzie? Ron skonsumuje katedrę w Chichester. Oto Ron Oczywisty z Neep's End. Za chwilę podejmie próbę pierwszej w dziejach konsumpcji anglikańskiej katedry w całości. Podkop na jawę. Davidzie, oto projekt, do którego bardzo się z Ronem zapaliliśmy. Ron przekopie tunel z Godalming na jawę. Potem wyczynie Ron z dnia na dzień stanie się ulubieńcem tłumu. Gdzie jest w tej chwili? Całkiem daleko, Dave. Ma za sobą spory kawał drogi. A konkretnie gdzie jest? Cóż.
Trudno dokładnie powiedzieć. Powinien teraz być, no wiesz, w okolicach... Ron, ile trasy już pokonałeś? Będzie ze 2,5 stopy, panie Wercotti. Znakomicie, kop dalej, chłopcze. Jest pan pewien, że tu nie masz padla? Panie Wercotti, jak pan odpowiada na zarzut wykorzystywania Rona do osiągnięcia własnych korzyści? Jest wyssany z palca, Davidzie. Odkąd opuściłem Sycylię, robię wszystko dla dobra Rona. Wiem, o czym chłopak marzy, wierzę w niego i staram się mu stworzyć możliwość realizacji swoich marzeń. Dzisiejsze wyzwanie? Podejmie próbę przepiłowania nosem wagonu kolejowego. Bieg do Merkurego. Jedyną trudnością będzie wyjście z ziemskiej atmosfery. Po wyjściu na orbitę, bieg do Merkurego będzie dziecinną igraszką. Ron, oczywisty, wybitny talent. Jestem jak najlepszej myśli, że Ron pobije światowy rekord przebywania pod ziemią. To wspaniały chłopak, wielki talent. Naprawdę ogromny talent.